Witam wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczynam posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Proponowany porządek. To jest tak. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji Rewizyjnej. Rozpatrzenie skargi na dyrektora gimnazjum, ponieważ na wczorajszej sesji została podjęta uchwała w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na dyrektora gimnazjum imieniem Królowej Jadwigi w Tłuszczu, która brzmi, że przekazuje się skargę z dnia 11 czerwca 2014 roku na działalność dyrektora gimnazjum imieniem Królowej Jadwigi w Tłuszczu do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tłuszczu w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ramach kompetencji Rady Miejskiej. Dwa, zobowiązuje się Komisję Rewizyjną do przedłożenia opinii w przedmiotowej sprawie w terminie do 31 lipca 2014 roku. Paragraf drugi, to jest wykonanie uchwały, powierza się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. I trzeci paragraf, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z powyższym zajmiemy się sprawą tej skargi. Tylko proponowałbym, żeby tę część dotyczącą opracowania i podjęcia tej decyzji i wyjaśnień w tej sprawie utajnić. Ta część będzie utajniona. Dopiero wnioski, które komisja wyciągnie po przeprowadzeniu tego sprawdzenia tych wszystkich skarg, odczytamy na kolejnej komisji rewizyjnej. Następnym punktem to będą sprawy bieżące, wolne wnioski, ustalenie terminu następnego posiedzenia, 4 lipca, godzina 8.30. I tu chciałbym tak samo powiadomić kolegów, że rozmawiałem z panią dyrektor już gimnazjum, żeby na 4 lipca przygotowała nam pisemne wyjaśnienie dotyczące tej sprawy, tej skargi. Także, a w dniu 8 lipca pojawi się tutaj pani dyrektor i koledzy będziecie mogli zadawać ewentualnie pytania, które wynikną z naszego postępowania, z naszego dochodzenia. Także tutaj sprawa będzie wyglądała w ten sposób. To może teraz byśmy przystąpili do przyjęcia protokołu, do punktu pierwszego, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Rociu, przeczytałbyś? Tak, przepraszam, mówię przeczytać. Można to podać. Protokół nr 124 na 2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 18 czerwca 2014, pełen skład. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli Halina Kustak, skarbnik gminy, Magdalena Kury, kierownik ZOPO, Jan Borowski, pracownik Wydziału Prawnego. Otwarcie posiedzenia do pana przewodniczący i zaproponował następujący porządek. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, omówienie materiałów na 31 sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu, sprawy bieżące, wolne wnioski, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia komisji. Protokół nr 123 na 2014, przepraszam, z dnia 10 czerwca 2014 roku został przyjęty. Pani Halina Kusak, skarbnik gminy, przedstawiła i omówiła materiały przygotowane na 31 sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbędzie się 24 czerwca 2014 roku. Przy omawianiu sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu radny Mirosław Sobczak zauważył brak wykazu osób zatrudnionych w bibliotece i zapytał, czy te przepisy odnośnie informacji o zatrudnieniu obowiązują biblioteki. Pani skarbnik odpowiedziała, że przepisy są jedne i ta informacja zostanie uzupełniona na sesji rady. Pan to pije. Nie, spokojnie. Nie, po prostu nie wiem na kogo. Za szybko po prostu spokojnie. Przy omawianiu projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Tłuszcz na 2014 rok radni zawnioskowali o pozostawienie środków w kwocie 248 169,91 zł na zadanie dotacja celowa na budowę sieci wodociągowej Tłuszcz, osiedle Klonowa, Norwida, Konary, miejscowość Górka Kozłowska, Kosła, uzgadniając o tym, że była umowa pomiędzy radnymi a burmistrzem, że w przypadku uzyskania mniejszej kwoty z przetargu pozostałe środki zostaną wykorzystane na rozszerzenie tego zadania w tym okręgu. Tymczasem okazało się, że te środki nie zostaną wykorzystane w tym okręgu, tylko z tych środków kwota 50 tysięcy zostanie przeznaczona na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Tłuszczu na zadanie dotacja celowa na kontynuację budowy sieci wodociągowej Częste Zalesie, Częsta ulica Myśliwiecka. W związku z powyższym komisja przygotowuje stosowny wniosek do burmistrza. Komisja zaprosiła pana Jana Boreckiego, autora projektu uchwały. Przejąć. Przejąć, bez Bogusia. Za szybko po prostu. Spokojnie. Od tego punktu, tak? Pan Jan Borowski wyjaśnił, że przedsiębiorstwo przesyłowe PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zwróciło się do gminy z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu na dwóch nieruchomościach w Tłuszczu stanowiących własność gminy Tłuszcz, to jest w działce numer i tak dalej. Służebność polegać będzie na korzystaniu z części wyżej wymienionej nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń energetycznych, to jest linii kablowych średniego napięcia oraz na korzystaniu z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Do nowo powstającego sklepu przy ulicy Róg Kościelnej i zgody. I w tym celu potrzebna jest uchwała Rady. Warunki szczegółowe służebności zostaną określone w porozumieniu zawartym między gminą Tłuszcz a PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Komisja przeprowadziła dyskusję w tym temacie, a decyzję podejmie na sesji Rady. Do punktu trzeciego pani Magdalena Bury, księgowa Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, poinformowała, że po wysłaniu już materiałów na sesję do radnych zaopatrzymał pismo od marszałka województwa informujące, że wszystkie wnioski z naszej gminy składające przez szkoły podstawowe i gimnazja zostały zakwalifikowane do projektu partnerskiego pod nazwą Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja Przyszłość i do końca czerwca należy podjąć uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Tłuszcz do programu. Projekt takiej uchwały został przygotowany i zostanie wprowadzony do porządku obrad na sesji Rady w dniu 24 czerwca 2013 roku. Komisja przyjęła wiadomości. Do komisji wpłynęło pismo od burmistrza przekazującym założenie skargę pana Jana Bartyckiego, która wpłynęła do urzędu drogą elektroniczną w dniu 5 czerwca 2014 roku na dyrektora gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu w celu rozpatrzenia w części dotyczącej własnych kompetencji. Pismo wraz ze skargą stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Komisja zapoznała się, przeprowadziła dyskusję i do sprawy powróci. Do punktu 4 komisja zwraca się do burmistrza z następującym wnioskiem w załączeniu. Komisja wnioskuje o wykreślenie z projektu zmiany uchwały budżetowej przedłożonej na sesji zaplanowanej 24 czerwca zapisów zmniejszającego plan wydatków o kwotę 248 tysięcy, zwiększającego plan wydatków o kwotę 50 tysięcy złotych. Tu już nie czytam w całości, wiadomo o co chodzi, tu już jest przegłosowane. Do punktu 5 termin kolejnego posiedzenia komisji ustalono na dzień 4 lipca 2014 roku, godzina 8.30. 25. Tak, tu powinna być już. Tak. A tu ruszać to w tym miejscu? Czy pani to poprawi, czy... No pan napisze, no. Nie wiem, czy ma zaś. Nie, no to po prostu 25 napisze. Tak. Dzisiejszą, 25, tak. Tadeusz podpisze, a ja tam tak, tylko w wersji elektronicznej poprawię. Mhm. Już wybiegłam na przykład. Po prostu tak, małżonka już pomyślała o tej następnej, co bym pomyślała. Czy jakieś zastrzeżenia macie do protokołu, panowie? Nie. Nie. Protokół uważam, że protokół został przyjęty. To byśmy mieli część pierwszą już zakończoną. Następnie wpłynęło pismo w sprawie bieżące. Dostaliśmy pismo Urząd Miejski w Tłuszczu, Wydział Inwestycji i Drogownictwa. Tłuszcz 18 czerwca, przepraszam, 2014 roku. Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, Wołomin, ulica Kobyłkowska 1. W związku z licznymi postulatami Rady Miejskiej w Tłuszczu zwracamy się z prośbą, tutaj ustawienie wzbudzanej sygnalizacji przejść dla pieszych na drogach powiatowych. Pierwsze, 4325 W, ulica Warszawa.
Śląska na wysokości ulicy Głowackiego oraz Urzędu Pocztowego. Drugie, 4329W, ulica Wiejska Racławicka na wysokości ulicy Odrowoża oraz Długiej. Z poważaniem zastępca burmistrza Waldemar Banaszek otrzymują starostwo powiatowe w Wolnie, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, ulica Komórkowska 1 w Wolnie, Rada Miejska w Tłuszczu, ad acta. No, zapoznaliśmy się z tym pismem. No, wystoszowali to pismo dopiero do 18 czerwca. Tak. To co on też na sesji zgłaszał, odnośnie tak. Szkoły podstawowej. Koledzy, teraz proponowałbym, żebyśmy już utajnili tę część drugą posiedzenia. Zajmiemy się sprawą Kutnicka. Także przypominam, że termin następnego posiedzenia 4 lipca o godzinie 8.30 i na to posiedzenie pani dyrektor dostarczy nam pisemne wyjaśnienie. Także dziękuję. Dobra. Dobra. Tutaj koledzy, po zapoznaniu się ze skargą podjęliśmy decyzję, że na następne posiedzenie zapoznamy się z wyjaśnieniami pani dyrektor gimnazjum. I ile pani dyrektor chce? Nie, już jest. Już przebywa ustalona kolega. Tak. Tam nie wychodziłeś, Mirek, i nie. Że czwartego. Czwartego lipca, ósmego. Pani dyrektor tutaj nam dostarczy informacje, wyjaśnienia. Natomiast na następnej, ósmego, będzie obecna pani dyrektor i będziecie mieli możliwość zadania pytań, no, które będą wydawały wam się niejasne, czy które będą uzupełniały no, sprawę. Tak, żebyśmy mogli przedłożyć opinię w tej sprawie, tak, do Wysokiej Rady. Tak, tak, Wysokiej Także czy później my dojdziemy do, myślę, że na kolejnej sesji pewnie przedstawimy, nie? Znaczy się, my mamy zgodnie z uchwałą przedłożyć w terminie do 31 lipca 2014 roku opinię w tej sprawie. To przedłożymy po prostu przewodniczącemu Rady. Do ewentualnego przygotowania uchwały na kolejną sesję. Także my napiszemy naszą opinię. Co myślimy? Ja pytam przewodniczącego z tą uchwałą na ostatnią sesję. Powiedział mi, że musieliśmy coś zrobić, bo tam jest 30 dni ten tryb, wiecie. Że do 30 dni trzeba, no, chodzi o coś zrobić. Odpowiedź temu. Odpowiedź czy coś, może no, 30 dni wiesz. Niezwłocznie, ale często. To jest do 30. Tak, ale ponieważ została podjęta taka uchwała na razie, więc musimy się zająć komisjami. Podjęcie uchwały spowodowało, że mówisz. Także, czy kolega miał jakieś tutaj jeszcze. Ja mam tylko taką informację. Część mieszkańców prosiła, że najstarszym zakładem w Tłuszczu jest stara kaplarnia i składają pismo tutaj do urzędu, by została wpisana do katalogu zabytków. Rejestru zabytków przemysłowych. Bo był mur tu przy starej hucie, tu zabytkowy. A to jest właściciele tego? Nie wiem, kto tam, a tym bardziej ludzie się boją, bo to już prywatne ręce, żeby to nie jest zabrane i tak dalej. A tam jest. Na sprzedaż wystawiam. No bo to chyba jest a prywatne. A w tej. Tadeusz. Bo to jest prywatne. Jest prywatne, no tak. Tym bardziej motywowali, że w tej kaplarni nawet okoliczny Kołtyska, który jest w tym zamku, garcarzy uczyli się o swojej. Na komisji jest to urzędowca. Prosili pisma, składają tutaj do urzędu. Później tam właśnie ja tylko informuję. Rozumiem, chciałeś nas poinformować, żebyśmy byli zorientowani w tej sprawie. Ale to, czy jakiś element w tej kaplarni, takie, które czy tylko zostały. Tak. Nie, to wszystko. Czym się sugerują? Mój nasz też był stary i potem jest sprzedał. Też mógł być obecny. A w gminie Zawodzie potem nie ma, czy ktoś jak to jest od strony, no bo to jest własność prywatna, tak, i być może, że nie jest do końca wiedziane, że właściciel mógłby sobie życzyć czegoś takiego. Nie ma dyskusji. Ale wiecie, jak to jest? Tak, znaczy masz rację, Mirek, ale w Polsce prawo jest takie, że
jeśli ty będziesz właścicielem obiektu, który ma swoją historię, ktokolwiek z mieszkańców, nawet pojedyncza osoba, zgłosi do wojewódzkiego konserwatora zabytków, że ten budynek ma lat 100 lub więcej i przedstawi na to jeden dokument, czy wskaże źródło, gdzie udokumentowane jest, że ten budynek jest starszy i z automatu konserwator obejmuje. Tu było sporo takich obiektów, które mogły być tym objęte, a zostały no, wyburzone i tak dalej. U nas właściciel ma akacjowy las, został wpisany i... Akacjowy las? No tutaj koło sklepu. Jako zabytek jako pomnik przyrody i dziękuję, do widzenia. Mają dużą własność tych hektarów, nie wiem, tutaj ze 4 jest w jednym kawałku, nic nie można z tym zrobić. To identycznie przy programie. Nie, to uzgadnienie z właścicielem. Tyle, że jest. Czyli jest właścicielem, jest tu czynność, tak? Nie można tego wyciąć, nie można tego inaczej zagospodarować. No ale mówię, czyli ma, ale utrzymać musi tegoś, tak? Znaczy utrzymać, no. To tyle, że... Ale płaci podatek. A to samo jest z obiektami sakralnymi, zabytkiem ksiądz utrzymuje i też musi wszystko utrzymać. No, ale to może trochę coś innego z obiektem sakralnym, no trochę coś innego. Ale ja mówię o kapliczkach. Też ktoś podał to, bo nie właściciel. A tu już to a propos, Panie Tadeuszu, pamiętam, na której z komisji też Pan wnioskował, żeby objąć no, i przede wszystkim ocalić tą ciuchcię, tak? Jak to ten parowóz stojący. A parowóz już załatwiony już. Załatwiony już. Tak? Tak. Aha. Parowóz starostwo kupiło. Kupiło, tak. Starostwo kupiło, ma być radny Czarnogórski mówił, że parowóz jest kupiony przez starostwo, jeśli dobrze pamiętam, i że ma być warsztaty, na warsztatach szkolnych, że on ma być po prostu jakby poddany, może nie w całości, no, renowacji, rekonstrukcji, różnie, no, ale że ma być podjęta próba, żeby przywrócić mu, no ja wiadomo, że nie funkcje techniczne, ale to, żeby on wyglądał, żeby to jakoś uratować, co się da. Funkcje techniczne, bo tam to jest zbyt skomplikowane. Tak, ale nie chodzi o to, że on ma jeździć, tylko chodzi o to, żeby można go było, wiesz, bo jeśli, żeby go doprowadzić do warsztatów, to i tak trzeba będzie ułożyć tor, prawda? No można przejść. Nie, no układa się. Nie płaci się, to się układa tory. No, tak. No, tak. Tylko wtedy są tory na podkładach takich, które nie są związane z gruntem. Bo to jest, wiesz, prędkość tam na zasadzie, wiesz, te 5 km na godzinę. Ale taki przykład jest w Ostrołęce, wystarczy pojechać na stacji z boku w tym parku malutkim stoi właśnie. I w ten sposób się robi, że normalnie kładzie się tory na podkładach leżących tego rzeczy. Ale skupił sobie wołomin i do wołomina dobierze? Nie. Nie, w dłuższym, na warsztatach. Przecież szkoła średnia należy do powiatu. No tak. I tu warsztaty kolejowe, że mają to doprowadzić i jak będzie ta ułożony jakby ten tor taki, ten, to żeby później można to było na przykład postawić gdzieś. A też chcesz popychać? Nie, no. Żeby można to było postawić tutaj od strony miasta gdzieś, no. Czy w mieście, czy to już później będą organizacje będzie rozpatrywane. No. Słuchajcie, ja tu nie chcę krytykować tej inicjatywy, która kiedyś była pana Kruka, no bo chciał jakoś tam ten kolejowy akcent ten, no ale no, umówmy się, że nie krytykując tego, no to wszyscy wiemy, że bardziej lokomotywa pełnowymiarowa niż wąskotorówka do dłuższa pasuje, prawda? No to musimy sprzedać do Radzymina, bo Radzymina chodzi. A w Radzyminie nie wiem, czy teraz stoi, jakaś nie w markach stoi. W markach stoi, a w Radzyminie jest fragment toru. Coś tam jest. Fragment toru to jest, tak. No to może Radzymin odkupić. I tablica pamiętam. Chociaż nie wiem, bo tam burmistrz naprawdę tam dużo narobił, nabudował, obserwatorium nie dostał. Nie wiem, czy Radzymin będzie chciał w takich barwach. A należało mi się. Dobrze, koledzy, to już tak. Zamy, także posłuchajcie, 4 będzie to wyjaśnienie. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękujemy. Dziękujemy.